Włączamy program, wyszukujemy w nim gry Medieval Dynasty, otwieramy. Następnie przechodzimy do gry, patrzymy, jaką mamy ilość pieniędzy, wracamy do programu i wpisujemy tą wartość w to okienko. Wykonujemy pierwszy skan, po czym musimy zmienić wartość pieniędzy, najlepiej poprzez sprzedanie jakiegoś produktu. Wracamy do programu, wpisujemy zmienioną wartość pieniędzy i skanujemy ponownie. Jak widzicie, mamy tutaj dwa okienka. Sprzedajemy jeszcze raz, dla pewności oba się zmieniły, więc należy zmienić ich wartość na ilość pieniędzy, która jest nam potrzebna. Tym oto sposobem otrzymujemy wartość pieniędzy w grze, którą sobie wcześniej wpisaliśmy w programie.